Generał Juliusz Rumel podczas wojny polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 roku został ustanowiony dowódcą Warszawy, jednak wcześniej porzucił swoją armię, a po wojnie w 1945 roku poparł nową komunistyczną władzę w Polsce. Jednak już przed Końcem wojny w trakcie wojny z Niemcami w 1939 roku podjął wiele kontrowersyjnych działań, które dla sporej części osób oznaczały zdradę. W 1939 roku został dowódcą Armii Łódź. Ta armia otrzymała potężne uderzenie już na początku wojny poniosła ciężkie straty i zaczęła się cofać. Rumel kazał opuścić wojskom umocnione pozycje swojej armii i wyjść do otwartej bitwy z oddziałami pancernymi Niemców. Dowódca Grupy Operacyjnej Piotrków, generał Wiktor Tomi pisał Prowadzona w ten sposób armia Łódź zostaje po prostu rozjechana przez dywizje pancerne zmotoryzowane i lotnictwo nieprzyjaciela już na przedpolach swoich pozycji obronnych a więc zamiast bronić się w tych umocnionych pozycjach, on wychodzi do otwartej bitwy z przeważającą siłą niemieckiej broni pancernej. 6 września sztab generała Rumla został zaatakowany przez niemieckie lotnictwo i zbombardowany. Rumel od razu opuszcza ten sztab i przenosi się o 100 kilometrów dalej, tam traci kontakt ze swoją armią i uznaje, że w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem nie jest powrót do walczących wojsk, tylko że najlepiej jest po prostu wrócić do Warszawy. On tłumaczył to tym, że wezwał go sam marszałek Rydz Śmigły, ale zaprzeczył temu szef sztabu naczelnego wodza, generał Stachiewicz. Na pewno było to nieprawdopodobne, że ktoś mógłby odwoływać generała, który jest dowódcą armii, i nie wyznaczyć na jego miejsce następcy. Za generałem Rumlem podążyło dwóch dowódców dywizji, a Armię Łódź wyprowadził generał Wiktor Tomi, który bronił później twierdzy Modlin. 8 września Rumel dociera do Warszawy i nie wiadomo dlaczego, ale generał Stachiewicz, który się z nim spotkał, uwierzył w jego wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których opuścił Armię Łódź. I dziwne jest również to, że Rumel dostaje wtedy dowództwo nowej Armii Warszawa, która miała bronić stolicy. 17 września następuje uderzenie Sowietów na Polskę i wtedy generał Rumel polecił ogłosić komunikat radiowy nakazujący traktowanie wojsk sowieckich jako sprzymierzonych. Jerzy Łojek, który napisał książkę o agresji sowieckiej, tak komentował tą jego decyzję, przez swoją deklarację o treści ściśle politycznej, wykraczającą poza zakres kompetencji dowódcy obrony Warszawy, generał Juliusz Rumel dopuścił się ogromnego występku przeciwko swoim obowiązkom żołnierza i obywatela RP, zasługując na stanięcie przed sądem wojskowym i najsurowszy wymiar kary. Taki surowy sposób oceniał postępowanie generała Jerzy Łojek. Co ciekawe, Rumel zasłynął przecież z rozbicia armii konnej w wojnie z bolszewikami 1920 roku, i on sam w przededniu walki z armią budionnego wspominał, co stanie się z tymi ślicznymi o czerwonych, ładnych dachach domkami, jeżeli hordy dzikusów ze wschodu zdołają tu dotrzeć. Jednak później widać, zmienił już trochę zdanie. Ta depesza generała Rumla, która miała być ogłoszona w radio, nie została wysłana. Wstrzymał ją szef propagandy dowództwa obrony Warszawy, podpułkownik Wacław Lipiński. On następnie zadzwonił do sztabu generała Rumla, pytając, co to ma znaczyć i od kiedy dowódca armii decyduje o sprawach wojny i pokoju państwa polskiego. On relacjonował, czyli podpułkownik Wacław Lipiński, że dostał na to odpowiedź, że ponieważ nie ma rządu, bo uciekł z kraju, a Moskale zajmują wschód, trzeba stworzyć rząd, który by Polskę reprezentował i prowadził wojnę z jednym tylko przeciwnikiem. I w tej sytuacji podpułkownik Lipiński razem z prezydentem Warszawy Stefanem Starzyńskim od razu poszli do Rumla. Starzyński od razu postawił sprawy jasno i powiedział, że generał nie ma żadnej możliwości oddecydowania o sprawach polityki zagranicznej państwa bez porozumienia z rządem, który mógł tymczasem inną podjąć decyzję, ponieważ powstanie anarchia. Podpułkownik Lipiński również miał podobny pogląd co prezydent Warszawy i stwierdził, że nawet jeśli rząd dopuści kraj to nie przesądza to o tym, że rząd przestaje istnieć i że nie ma prawomocności dalszego działania, a najważniejsze jest utrzymanie formalnego stanu rzeczy, ciągłości państwowej, czego wyrazem jest rząd Pułkownik Lipiński powiedział też, „że obowiązkiem jest bić się z każdym wrogiem, który na nas idzie, nie zaś decydować, kto jest sojusznikiem, a kto wrogiem. Przy tej rozmowie był obecny pułkownik Arciszewski, który stwierdził, że honor nakazuje nam się bić z Niemcami. Z dwoma zaś przeciwnikami bić się nie można i jednego należy uznać za sprzymierzeńca. Na to podpułkownik Lipiński odpowiedział, że honor to nie kiełbasa, nie jest podzielny, honor jest tylko jeden. I w ten sposób został zablokowany pomysł Rumla, który chciał stworzyć w Warszawie rząd prosowiecki. Ciekawe jest to, że generał Rumel, już w Polsce komunistycznej, pisał o tym, że wtedy on tak twierdził: miał nadzieję, że polska armia się wycofa na terytorium sowieckie, tam się zreorganizuje i będzie kontynuować walkę. Sowiecką agresję na Polskę usprawiedliwiał w ten sposób: Cytuję, Teraz jeszcze staram się nie wierzyć i nie widzieć w tym kroku wojsk radzieckich aktu wrogiego, raczej widzę w nim zamaskowany manew przyszłego sprzymierzeńca, który swoim wystąpieniem chce ubezpieczyć przed Niemcami duże połaci naszego kraju leżące na północy. Czy on rzeczywiście w to wierzył, czy tylko się usprawiedliwiał? No wiadomo, na czym polegało to wejście Sowietów jako sprzymierzeńcy, tak jak twierdził to Rumel czy jakby chciał, na tym, że wojsko, oficerowie i inteligencja polska była aresztowana i później zamordowana w Katyniu. Pułkownik Aleksander Pragłowski, który podlegał Rumlowi i był mu bardzo oddany, nawet on nie rozumiał swojego dowódcy i jego poglądów na bolszewików. On pisał tak: Rumel idealizował bolszewików. Kiedy weszli do Polski, łudził się, że przebywają jako półprzyjaciele, i dopuszczał nadzieję, że gdy dojdą do Wisły, wypuszczą nas z bronią w ręku na Węgry albo do Rumunii. Nie podzielałem tej nieco dziecinnej opinii generała. Generał Rumel był bardzo aktywny, żeby nawiązywać przyjacielskie relacje z bolszewikami, natomiast nie podjął działań przeciwko Niemcom ofensywnych, a miał takie działania podjąć, kiedy Kutrzeba uderzył na Niemców i przerodziło się w to w bitwę nad Bzurą, to również generał Rumel miał odciążyć walczące polskie tam wojska, uderzając znad Warszawę ale generał Rumel tego nie zrobił i nie pomógł wojskom ku potrzeby szef sztabu dowództwa obrony Warszawy pułkownik Tomaszewski on pisał o tej sprawie w ten sposób Czynne wystąpienie wojsk zgrupowanych w Warszawie było, by dodało do wieńca sławy bohaterskiej obrony o wiele wspanialszy wawrzyn bohaterskiego ducha ofensywnego. Niestety, tego już nie było i byliśmy zdolni tylko do bierności. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ciężar odpowiedzialności za tę bezczynność, a trwa ona na naszym froncie od 12 do 25 września, nie licząc drobnych lokalnych natarć, spada głównie na generała Rumla. Dowództwo armii nie było już zdolne do tego, i mimo teatralnego, jak się okazało, nieprzyjęcia przez generała Rumla parlamentariusza niemieckiego w dniu 16 września, on sam jak i jego doradcy, psychicznie biorąc, byli już kapitulantami. Natomiast szef oddziału operacyjnego, pułkownik Stefan Koap powiedział, że historia nam tego nie zapomni, żeśmy nie poszli na huk dział. Kiedy Warszawa skapitulowała, Rumel dostaje się do niewoli, w której przebywa do końca wojny. W 1945 roku uwolniony decyduje się na powrót do Polski i w sierpniu telefonuje do Bieruta, czy byłaby możliwa rozmowa z panem prezydentem, a Bierut powiedział, że raczej się spodziewał, że do nas przybędzie, czyli że generał Rumel do nich przyjecie. I tak się stało. Bierut witał Rumla w Belwederze. Nawet rozwinął mu czerwony dywan, ściągnął kilkunastu generałów Ludowego Wojska Polskiego, m.in. Świerczewskiego, na komendę, a kiedy generał Rumel wszedł, to zaczęli krzyczeć niech żyje generał Rumel, bohaterski obrońca Warszawy. Juliusz Rumel zaczął płakać wtedy, a Bierut go pod ramię ujął i tak ruszyli razem ręka pod rękę do Belwederu na ucztę. Po generale, który w 1920 roku gromił bolszewików, można było się spodziewać na pewno innego zachowania. Tym bardziej, że on później jeszcze w perelu pisał książkę o tych wydarzeniach wrześniowych, w której obciążał wszystkich dookoła, ale raczej nie siebie. No i oczywiście była to książka skrojona na potrzeby komunistycznej propagandy. Więc w taki sposób Rumel próbował usprawiedliwiać swoje też zachowanie. Ciekawe jest to, czy kiedy Rumel spotykał się z komunistycznymi generałami czy z Bierutem, to miał też przy sobie wirtuti militari za wojnę z bolszewikami. Jeszcze jedną ciekawostką, o której warto wspomnieć, ale jeszcze sprzed wojny, jest fakt, że w 1934 roku Józef Piłsudski zadał kilkunastu najwyższym dowódcom wojska pytanie, który z dwóch sąsiadów Polski, czyli czy Niemcy, czy bolszewicka Rosja, jest większym zagrożeniem. I chciał że Piłsudski, żeby generałowie podzielili się opinią na ten temat. Większość wskazywała na Niemcy, ale tylko generał Rumel powiedział wprost, że, cytuję: Rosja nie jest naszym wrogiem naturalnym, a jest w razie zmiany koniunktury i wojny niezbyt groźna. Czy taka opinia, złudna opinia generała Rumla, nie przedostała się do jego sposobu myślenia w 1939 roku podczas wojny polsko-niemieckiej, a później ataku ZSRR na Polskę? Sekretarz Bieruta odnotował deklarację generała Rumla, który w zasadzie mówił o tym, że nieważne co teraz mówią o nim czy o komunizmie, on jest oddany tym ludziom bez reszty. Ta deklaracja, według sekretarza Bieruta, brzmiała tak: Niech sobie inni mówią o prezydencie Bierucie co tylko chcą. Ja po dzisiejszym dniu jestem mu oddany całą duszą. A co Wy sądzicie o postawie generała Rumla? Czy był to bohaterski obrońca Warszawy, czy raczej zdrajca? Jak wiele osób dzisiaj też uważa? Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście proszę o komentarze bez przekleństw kulturalne. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie kanału, za subskrybowanie tego kanału. Jeśli chcesz wspierać ten kanał i wspierać twórczość, to można to robić przez portale Patronite, czy też jednorazowe wsparcie jest możliwe przez portal Bikafi. Linki są w opisie i w przyczepionym komentarzu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.